Dla potrzeb wyjaśnienia papuzich zachowań Jane Hallander wykorzystała podział na papugi tworzące stada jednogatunkowe i wielogatunkowe. Najbardziej popularne stada wielogatunkowe to pochodzące z Ameryki Południowej, Aria, Amazonki, Konury. Stada wielogatunkowe tworzone są również w Australii, gdzie na jednym obszarze przebywają wspólnie, bezkonfliktowo, różne gatunki kakadu. Ale już na terenie Afryki większość tamtejszych papug tworzy stada jednogatunkowe. W Australii na przykład stada jednogatunkowe tworzą papuszki faliste. Przeniknięcie do nich osobnika z zewnątrz wywołuje opór i agresję. A kto to jest tu? Pamiętajmy, że papuga, która za młodu przybywa do naszego domu i staje się domowym pupilem, wraz z nami tworzy stado. A ty głodna jesteś? Idziemy coś zjeść? Ale jego zachowanie w tym naszym stadzie będzie zależało od tego, z jakiego typu stada pochodzą jego kuzyni w naturze. To wielogatunkowe stado musi się jakoś komunikować. Do komunikowania się między sobą używają głosu. W takim stadzie, gdzie panuje ogromny harmider, głosy te muszą być donośne. Właśnie. Dlatego, chcąc nawiązać relacje z partnerem, trzeba wykorzystać głos. Głos, który przekrzyczy harmider panujący w stadzie. Dlatego właśnie papugi pochodzące ze stad wielogatunkowych zwykle są o wiele bardziej głośne. Dlatego nie dziwcie się, jeżeli na przykład wasza konura będzie chciała ostrzec was głośnym krzykiem przed niebezpieczeństwem, którym w jej przekonaniu jest na przykład rozmowa z kimś obcym, którego papuga nie zna i będzie chciała was odciągnąć od kontaktów z tą właśnie osobą. To normalne zachowania tych ptaków. Piony, które choć pochodzą z Ameryki Południowej, to jednak tworzone przez nich stada, według Jane Hallander, są jednogatunkowe. I ptaki te są zdecydowanie bardziej ciche niż wiele innych południowoamerykańskich gatunków. Papugi w stadzie wielogatunkowym tworzą jedną wspólnotę, która żyje zgodnie, ale tylko do czasu, gdy chce założyć rodzinę, kiedy potrzebuje miejsca dla założenia gniazd i wychowania piskląt. Wtedy trzeba walczyć o partnera, o miejsce dla gniazda. W tym czasie papugi stają się agresywne wobec innych członków stada. Tak właśnie postępują również papugi w naszych domach. One traktują nas, ludzi, jako członków stada. Przedstawiciele stad wielogatunkowych, łatwiej niż inne gatunki, akceptują osoby z zewnątrz. Nie ma problemu, jeżeli pojawi się w rodzinie nowa osoba, nowe zwierzę, ale w okresie lęgów już będą bardzo walczyły o swojego partnera. Papugi ze stad jednogatunkowych są mniej agresywne w czasie lęgów. Tolerują w tym czasie obecność przedstawicieli swojego gatunku w pobliżu gniazd, ale za to nie dopuszczają do stada osobników z zewnątrz. Dlatego, jeśli planujemy w przyszłości powiększenie rodziny, jeżeli chcemy, aby nasza papuga nie była jedyną, ale zaakceptowała również inne papugi, które być może pojawią się w przyszłości, powinniśmy wybierać ptaki, które pochodzą właśnie ze stad wielogatunkowych. Typowym, wręcz modelowym przykładem stada jednogatunkowego są afrykańskie papugi Jaco. Komunikacja jest między nimi nie tak głośna. Dlatego generalnie papugi pochodzące ze stad jednogatunkowych są cichsze. Jednak jeżeli zwiążą się już z nami, jeżeli zaanektują teren, czyli mieszkanie, w którym przebywają, bardzo ciężko jest im zaakceptować jakąkolwiek nową osobę czy zwierzę. Dlatego mając Jaco, musimy być przygotowani na to, że połączenie jej po kilku latach z innym gatunkiem papugi może stanowić nie lada problem. Stada jednogatunkowe tworzą głównie papugi żerujące na ziemi, jak właśnie Jaco, gdzie są bardziej narażone na ataki drapieżników. Plama jednego koloru jest mniej widoczna dla drapieżników. Potencjalny drapieżnik nie jest w stanie zidentyfikować pojedynczej ofiary i zwykle rezygnuje z ataku z obawy przed uderzeniem w np. kamień. Dlatego właśnie stada te bronią się przed osobnikami wyglądającymi inaczej niż one. Zakodowane w genach zachowania stadne mają też wpływ na oswajanie naszych domowych pupili. W artykule „Jakich papug nie da się oswoić” na papuzim blogu podkreślałem, że w dużym stopniu zależy to od gatunku. Arę czy amazonkę można oswoić nawet w starszym wieku. Natomiast podejmowanie takich prób w przypadku dorosłej papugi Jaco ma minimalne szanse powodzenia.
Żako tylko w bardzo wczesnym okresie życia, gdy ma kontakt z ludźmi, zaakceptuje ich jako członków swego stada. Później, tak jak to jest w naturze, w stadach jednogatunkowych, nie dopuści do swojego stada tak odmiennego intruza. Podobnie jest zresztą z papuszką falistą, czy nierozłączką, które trudno oswoić, gdy osiągną już dojrzałość płciową. Papugi tworzące stada jednogatunkowe, żerujące na ziemi, są genetycznie zaprogramowane na stosowanie rygorystycznych zasad bezpieczeństwa stada. Wszelkie zmiany odbierają jako potencjalne zagrożenie. Stąd często paniczne reakcje na nowe przedmioty w klatce, nieznane im osoby, zmiany miejsca pobytu, przestawianie mebli w pokoju. Nawet nowa książka na półce może przecież być czającym się drapieżnikiem. I tak właśnie zachowują się w naszych domach papugi Żako. Osobowości papug pochodzących ze stad wielogatunkowych uważa się za bardziej stabilne emocjonalnie. Rzadko możemy usłyszeć o bardzo płochliwej, lękliwej amazonce. W przypadku papug pochodzących ze stad jednogatunkowych wyskubywanie piór z przyczyn behawioralnych jest zdecydowanie częstsze, na przykład w przypadku Żako. Trzeba jednak wiedzieć, że nie tylko sam podział na stada jedno- i wielogatunkowe ma wpływ na zachowanie naszych pupili. Decyduje o tym również sposób wychowania młodych w stadzie. U Żako na przykład młode przez dłuższy czas pozostają w jednej, powiedziałbym, grupie rodzinnej, składającej się z kilku osobników. Z chwilą, kiedy zaczynają dojrzewać, muszą szukać partnera. Oczywiście natura zadbała o to, aby nie było hodowli wsobnej. Partnera muszą znaleźć wśród osobników niespokrewnionych. Dlatego porzucają swoją grupę rodzinną i szukają partnera, z którym będą wiodły późniejsze życie. Dlatego musimy się liczyć z tym, że mając papugę Żako, która przez kilka lat była nam najbliższa i jak się wydaje, my również stanowiliśmy dla niej najbardziej znaczącą osobę, to z chwilą, kiedy zacznie ona dojrzewać, może zupełnie zmienić obiekt swoich uczuć. Dotychczasowego opiekuna porzuca na rzecz innego, z którym nawiązuje o wiele bliższe relacje. Trzeba zrozumieć, jak ogromne znaczenie mają badania papug w ich środowisku naturalnym. Są one ogromnie pomocne i bez nich nie sposób się obejść przy wyjaśnianiu niektórych zagadnień związanych z psychiką naszych pupili. Pamiętajcie jednak Państwo, że pomimo tego, że badania Jane Hallander wniosły wiele dla wyjaśnienia psychiki niektórych papug, zwłaszcza takich jak tutaj siedzące na mojej dłoni Żako, czy niektórych papug południowoamerykańskich, to jednak wciąż to są tylko hipotezy. Choć nie sposób przecenić znaczenia badań w środowisku naturalnym dla wyjaśnienia psychiki papug, to wciąż jeszcze musimy się wiele nauczyć o tych zwierzętach. Wiele gatunków papug wymyka się spod sztywnego, dychotomicznego podziału na papugi ze stad jednogatunkowych i wielogatunkowych. Tutaj na przykład widzimy piony wymieniane przez Hallander jako ptaki należące do typowo jednogatunkowych stad, ucztujące na klifach Tambopaty wśród innych gatunków. Tu widzimy barwinki, ucztujące wspólnie z innymi gatunkami papug. Tymczasem w naszych domach papugi te uważane są za bardzo terytorialne. Nimfy również określane są jako przedstawiciele typowo jednogatunkowych stad, ale czasami również wśród nimf można spotkać inne gatunki papug, na przykład kakadu. Wnioski z badań Jane Hallander to oczywiście opis sytuacji modelowej. Często w przypadku ptaków pochodzących z domowych hodowli ich zachowania mogą niekiedy dość znacznie odbiegać od tych właśnie modeli. Jednak musimy być świadomi, że pewne sytuacje są bardziej prawdopodobne w przypadku do członków stada jednogatunkowego, wielogatunkowego. Jeżeli wiemy, że chcemy mieć różne gatunki papug, starajmy się zawsze, aby ptaki dobrze się czuły. Dlatego lepiej tworzyć grupy składające się z różnych gatunków ar, amazonek, konur, aniżeli dołączać do tego Żako, czy na przykład pionę. Trzymana nawet długi czas w naszym domu amazonka, ara czy kakadu, bez większych problemów, jeżeli będziemy w odpowiedni sposób postępować, zaakceptuje nowego ptaka czy nowe zwierzę, które pojawi się w naszym domu. W przypadku papug pochodzących ze stad jednogatunkowych będzie to już niezwykle trudne. To ma sens, ale tylko w przypadku bardzo, bardzo młodych papug. Zawsze lepiej tworzyć stada z papug, które są przystosowane psychicznie do takich właśnie stad.
Dlatego nie łammy ptasiej natury. Nie łączmy Żako z Amazonką. Dlatego, że mogą być różnego rodzaju problemy, które naprawdę są niepotrzebne. Mamy kakadu, a więc przedstawiciele papug tworzących stada wielogatunkowe i typowego przedstawiciela stad wielogatunkowych araraune. Te dwie papugi, tym bardziej, że są to bardzo młodziutkie osobniki, możemy bez większych problemów połączyć. W przypadku osobników starszych również przy odpowiednim postępowaniu nie powinno nam to zająć zbyt wiele czasu. Zdarzają się co prawda przypadki występowania u ar przetrzymywanych z kakadu objawów astmy, mylonej najczęsto z alergią na puder kakadu, ale są one wynikiem nieprzestrzegania odpowiednich standardów opieki. Zachorowania z tego powodu są incydentalne i zdarzają się zwykle u papug alergicznych. Alergia u papug, podobnie jak u ludzi, jest cechą osobniczą, a nie gatunkową. Papugom należy umożliwiać częste kąpiele, a pomieszczenia systematycznie wietrzyć. Zawsze należy tak dobierać papugi, by w żaden sposób nie łamać ich naturalnych, wrodzonych charakterów. Dlatego właśnie wybór odpowiedniej papugi ma tak ogromne, powiedziałbym, fundamentalne znaczenie.